TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Zespół Ruchu Radzionków to jest bardzo solidna drużyna, która tutaj przyjechała do Chorzowa, nie odpuściła w żadnym jednym momencie, a nasi zawodnicy starali się na pewno dobrze tutaj zrealizować założenia, które sobie postawiliśmy przed meczem. W najbliższym czasie rozpoczynacie zgrupowanie w Rybniku Kamieniu. Też ciężka praca. No z pewnością to jest taki okres, gdzie chcemy się jak najlepiej przygotować i te zgrupowania właśnie ku temu służą. No myślę, że tutaj oni potwierdzili jakąś tam swoją podstawową przydatność i tutaj ja zostawiam teraz w kwestii ich jakichś takich formalnych uzgodnień między ich macierzystymi klubami, a też indywidualnych rozmów w sprawie ewentualnej umowy. Ale tutaj te podstawowe takie kryteria spełniają. My też jakby patrzymy na możliwości klubu i to dla nas jest takim punktem wyjścia, jeżeli chodzi o ocenę zawodników. Także tutaj generalnie jakieś tam dali sygnał, że chcą tutaj powalczyć. Mhm. Zieliński już podpisał, tak. Mokrzycki jest blisko, tak. Lechowicz też? Lechowicz też, to jest zawodnik młodzieżowiec, który myślę, że ma wszystko przed sobą i jako takie uzupełnienie, czy jako zawodnik, który podejmie rywalizację, na pewno może się nam przydać. A jeśli chodzi o Budka i Wiecha? No tutaj też jest sytuacja taka, że będziemy czekać, jakie są możliwości ewentualnie ich pozyskania czy wypożyczenia z ich macierzystych klubów. Także tutaj jakby te kwestie są w trakcie, że tak powiem, rozeznawania. Dzisiaj zauważalna była nieobecność Maćka Urbańczyka. Dzisiaj chodzą słuchy, że są toczone rozmowy, by go pożegnać. Dziś indywidualnie trenował, a tutaj ja bym nie chciał żadnych oficjalnych komunikatów przedstawiać. Z nim rozmawiałem, także tutaj on jakby, myślę, że klub jakoś tam stanowisko zajmie w tej sprawie i poczekajmy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj indywidualnie trenował i tak wygląda sprawa na dzisiaj. Pamiętaj, że cały czas trwają poszukiwania kolejnych, powiedzmy, kandydatów do gry w ruchu, czy do Kamienia ktoś może się, w Kamieniu ktoś się może zjawić, jeszcze jakieś nowe twarze? Oczywiście, pracujemy również w takim szerszym kontekście, szukamy ludzi, którzy będą jakimś tam wzmocnieniem dla nas i tutaj jesteśmy otwarci cały czas, bo jesteśmy w trakcie okresu przygotowawczego, mamy jeszcze przed sobą gry kontrolne i takie gry kontrolne są najlepszym sposobem weryfikacji nowych graczy. Wiadomo, że mecz kontrolny jakiś tam, powiedzmy, swoimi prawami się trochę rządzi. Może troszeczkę niedosyt związany z pierwszą połową, gdzie tutaj naprawdę były ostre granie, ale też na niezłym poziomie i tutaj mieliśmy tam parę swoich szans. No, niewiele zabrakło, żeby je wykorzystać. A jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło. Krakowia zabiera Wilka. Poszukiwania na jakim są etapie? No cały czas rozeznajemy rynek i możliwości pozyskiwania, czy ewentualnie testowania zawodników na tej pozycji. A ktoś w najbliższym okresie? No mam nadzieję.